Witam, dzisiaj przedstawiam wam 16 ciekawostek o Nagato Uzumaki i Painie. Zapraszam. Imię Nagato oznacza nieprzemijające wrota. Prawdopodobnie został nazwany na cześć słynnego ninja Fuibayashi Nagato, który był uważany za jednego z trzech największych joninów Igi. Nagato jest również japońskim pancernikiem z czasów II wojny światowej. Również imiona jego rodziców Fuso i Ise są nazwami okrętów. Jego nazwisko Uzumaki oznacza wir. Urodził się 19 września, jego grupa krwi to A. W Naruto Shippuden miał 35 lat, 175 cm wzrostu oraz ważył 40 kg. Opanował wszystkie 5 podstawowych natur czakry, a także uwolnienie yang. Początkowo Rinnegan Nagato został przedstawiony w niewłaściwych kolorach, ponieważ nie został jeszcze zilustrowany w mandze. Z racji, że Pain jest przedstawiony często jako Bóg, to również piosenka mu poświęcona jest wykonana w klimacie świętego śpiewu. Hobby Nagato było ćwiczenie ninjutsu. Co ciekawe, Nagato chciał walczyć z każdym, kto tak jak on chciałby chronić swoich przyjaciół. Najbardziej lubił rybę z grilla i gulasz. Pomimo, że to głównie on odpowiadał za stworzenie tego złego Akatsuki, to nigdy go nie zobaczymy w szatach tej organizacji, natomiast Paina już tak. Ostatnie słowa Yahiko i Nagato były bardzo podobne. Yahiko powiedział do Nagato: jesteś zbawicielem tego świata, wiem, że jesteś w stanie to zrobić. Natomiast Nagato powiedział do Naruto: wierzę, że zaprowadzisz prawdziwy pokój. Wszystkie głosy Paina miały głos Yahiko, poza oczywiście ścieżką zwierzęcą, którą była kobieta. Osoby, które zostały ścieżkami Paina, za życia miały związek z Jiraiją, gdy ten podróżował. Kabuto stwierdził, że Nagato był drugą najsilniejszą postacią, którą wskrzesił na wojnie, zaraz po Madarze Uchiha. Zastanawialiście się, po co ten piercing na ciałach Paina? Masashi Kishimoto przyznał, że zrobił to, aby uwiarygodnić to, że ból to dla niego coś ważnego. Co ciekawe, Nagato był członkiem klanu Uzumaki, a więc był też dalekim krewnym Naruto, a dodatkowo chciał walczyć z dziewięcioogoniastym, który był zapieczętowany w Naruto, tak więc była to niejako walka pomiędzy dalekimi krewnymi. Przez całe życie był manipulowany. Najpierw Madara dał mu Rinnegana, aby go później wykorzystać. Później z Yahiko wpadli w pułapkę, w której jego przyjaciel zginął. Następnie za czasów Akatsuki łapał ogoniaste bestie, które były potrzebne Madarze i Obito, a po śmierci został wskrzeszony i był kontrolowany przez Kabuto. Przynajmniej trochę pokrzyżował plany Madarze, gdy wskrzesił wszystkich w Konoszce. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!